Koszula bliska ciału, ciągnie wilka do lasu. Można by jeszcze parę takich określeń przytoczyć. Łukasz Piszczek w Cygańskim Lesie na sparingu LKS-u Goczakowice-Zdrój. Ocena spotkania? No, myślę, że ciekawe spotkanie. Na koniec wygrała drużyna bardziej doświadczona, wydaje mi się, 2-0. A ja się cieszę, że mogłem tu przyjechać, bo pamiętam pierwszy raz tu byłem na konsultacji do lat 19 chyba u trenera Zamińskiego. Także zmieniło się? Raczej ciężko mi powiedzieć, bo byłem tylko w sumie w szatni, nie? Ale tak i na boisku boisko jest cały czas dobre, tak jak było wtedy, ale cieszę się, że mogłem tu znowu być. Ocena kolegów z boiska Goczałkowicza? No, myślę, że w pierwszej połowie graliśmy fajny mecz, w drugiej też mieliśmy co prawda posiadanie piłki, ale nie potrafiliśmy sobie stworzyć jakiejś dogodnej sytuacji, choć były ku temu okazje, bo mieliśmy parę ciekawych kontr po przechwytach, ale tak jak mówię, nie wykorzystaliśmy tego i później zostaliśmy skarceni. Słowo o gospodarzach. No, oglądałem wasz finałowy mecz pucharowy z Górnikiem Zabrze, zrobił na mnie wrażenie i dlatego cieszyłem się bardzo na to spotkanie dzisiaj. No myślę, że jest też okres przygotowawczy, nam jest ciężko teraz wyciągać wnioski, nie wiem w jakim jesteście okresie, ale mogę się dlatego wypowiadać za swoją drużynę. Tak? My wiemy, że dużo pracowaliśmy na utrzymaniu się przy piłce, na zmianę strony i to dzisiaj w pierwszej połowie bardzo fajnie wychodziło, w drugiej połowie trochę słabiej, ale treningi przed nami. Goczakowiczanom powodzenia w czwartej lidze, a Tobie powodzenia w Bundeslidze. Dziękuję bardzo. Z tych dwóch gier sparingowych rozegranych w mijającym już tygodniu, która była lepsza? Każda była inna, nie wiem, która była lepsza, muszę to przeanalizować. Każda dała nam dużo materiału do analizy. Dzisiaj ewidentnie na dwie jedenastki zagraliśmy. Cieszę się, że udało się ten sparing jakby dograć, bo mimo to, że Goczałkowice grają w czwartej lidze, to naprawdę dość wysokie wymagania nam postawili, szczególnie w pierwszej połowie. Przyznajmy szczerze, różnicy klas nie było widać na boisku. Jasne, że nie było widać, natomiast patrząc na skład LKS-u, kto się orientuje gdzieś tam w piłce naszej tutaj regionalnej, to widział, że tam są zawodnicy, którzy większość z nich grała na wyższym poziomie, także każdy z tych zawodników jest doświadczony i grał wyżej i było to widać na boisku. Były momenty, że LKS nas zepchnął do obrony, grali bardzo fajnie w ataku pozycyjnym. To jest też dla nas materiał, tak jak mówię, do analizy. Natomiast myślę, że summa summarum gdzieś tam tym doświadczeniem chyba dzisiaj wygraliśmy ten mecz. Bo mecz był taki z gry na remis. Co przed rekordzistami w nadchodzącym tygodniu? W nadchodzącym tygodniu czeka nas zgrupowanie na swoich obiektach. Najcięższy tydzień, jeśli chodzi o pracę w tym okresie przygotowawczym. Czekają nas cztery sparingi w sumie, czyli po tym tygodniu, w niedzielę o tej porze już będziemy dużo mądrzejsi, zostaniemy z jednym meczem sparingowym przed ligą, więc ta drużyna, która wyjdzie na pierwszy mecz z Zieloną Górą, no myślę, że się będzie coraz bardziej krystalizować i ten tydzień będzie taki jeden z chyba najbardziej decydujący o tym, kto sobie to miejsce wywalczy w składzie. Czy i kiedy ewentualnie możemy zdradzić już nazwiska dziś testowanych zawodników? No, na pewno zostaje z nami Tomek Janik, tak mówię, zostaje z nami na obozie. Decyzję myślę w tym tygodniu będziemy podejmować. Zostaje z nami Bartek Nowotnik. No i to na ten moment te dwa nazwiska.